Jak ja nie cierpię prasować, jeszcze szczególnie prasować od rana, słuchajcie. Ubrałam sobie taką bluzkę, która oczywiście była cała pognieciona. Cały czas tutaj widać delikatne takie te, ale jak ona się tak fałduje, to jest taki materiał, sztuczny, że nie miałam na to wpływu, żeby wybrać sobie, znaczy żeby dotknąć i żeby, wiecie, wiedzieć jak, jaki to jest materiał w praktyce, dopiero jak przyszło, a już nie zwracałam ani nie cudowałam. I słuchajcie, no gniecie się, bardzo się gniecie, no ale nieważne, no jak gdzieś usiądę, też zaraz będzie zagnieciona ta bluzka. Ale wybrałam taką, jadę do szpitala, musiałam sobie przeprasować. No, porażka, misiu, tam trochę buldoczy się na kaszę. Ciekawe, co ja zjem na śniadanie. Kaszę mannę, zrobiłam? Zrobiłaś? Zrobiłam i nie wyszła po prostu. A, dajcie spokój. To jest tak, jak się właśnie całe życie nie je kaszy manny i nie jest się wprawionym w robienie jej. Nie, to jest tak, jak ktoś nie potrafi po prostu mleka w garku zagotować. Weź. No zjarane jest mleko i dlatego kasza nie wyszła. No dobrze. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym vlogu. I zapraszam na dziś, a dziś nagrywam vloga. Jedziemy do Łodzi, może coś Wam pokażę, a jak nie, to po prostu pogadam jak zawsze. I tak, będziemy się łączyć później. Spróbowałam troszkę i nie czuć aż tak bardzo tragicznie. Nie smakuje tak tragicznie. Ja jeszcze muszę poczekać, co prawda 20 minut, akurat jak mi ostygnie, bo wzięłam tabletkę, tą tabletkę biorę naczczo zawsze. I tak, i to jest moja kasza manna, zebrałam z wierzchu, żeby wiecie, żeby cokolwiek zjeść. Misiu tu sobie kanapki z mięsiwem pakuje. Nie patrzcie, jakie to są kawały, to nie jest... To nie jest odchudzające w ogóle. No ale... Ketoniczna dieta. Tak, ale ketogeniczna, nie katoniczna. Ale wrócił z nocki, ja po prostu w nocy nic sobie nie bierze do jedzenia i jest głodny. A Misiu musi coś zjeść. Weź sobie pomidorka. I jeszcze... O Jezu, i jeszcze sobie do tego dorzucę ten mój mus z owoców do tej kaszy manny, żeby sobie tak, wiecie, trochę to zjeść. No i tak, i będę leciała, jeszcze mam z godzinkę czasu, więc jeszcze sobie chwilę posiedzę. Pewnie waszym pytaniem jest największym tutaj po tej mojej operacji, czy czuję głód, jak na przykład tak jak teraz Mirek je, albo na przykład tak jak rodzinka je obiad, a ja jestem na tej półpłynnej diecie, czy tam wcześniej byłam na płynnej, tylko piłam albo mleko, albo bulion, albo wodę, tak byłam przez niecały tydzień po operacji, czy odczuwam głód. Już Wam mówię, jak to jest. Czuję głód, oczywiście, że tak, ale jest to tak, że mi ślinka delikatnie poleci i za chwilę to przechodzi. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Też nie powinna w sumie tak naprawdę czuć głodu, bo powinni mi tam, nie wiem, czy mi wszystko tam dobrze wycięli, co trzeba. Ale tak, czuję głód i nawet jak wróciłam ze szpitala i tutaj wiecie, to była niedziela i tutaj się smażył obiad niedzielny, wiecie, schaboszczaki i w ogóle tutaj takie zapachy były, że jak tylko weszłam do domu, to po prostu te zapachy, to albym coś zjadła, a jeszcze takie przeświadczenie, że jeszcze kilka dni muszę być na po prostu wodzie samej, albo na mleku, albo na bulionie gołym, więc no tak to właśnie wyglądało. Chce mi się, na przykład tak jak robiłam pizzę, czy na przykład tak jak robiłam spaghetti na przykład w sobotę dla rodzinki, no to
to chciało mi się spróbować, że oblizałam troszeczkę łyżkę po tym sosie, żeby nawet chociażby spróbować, czy dobrze doprawione i tak dalej. I po prostu tylko oblizałam delikatnie tą łyżkę z tego sosu. Już nawet na samą myśl o tym ślinka mi cieknie. No chce mi się jeść, ale to jest takie dziwne troszeczkę, bo z jednej strony chcę, z drugiej strony nie chcę. Może nie wiem, spróbować tylko tego. Może mam taką ochotę po prostu spróbować, ale tak, żeby zjeść, wiem, że i tak nie dam rady całego zjeść na przykład, całej porcji. I to jest takie dziwne, to jest takie, nie wiem, może będę później, w późniejszych latach, w późniejszym czasie, jak będę Wam update'owała, to może Wam wytłumaczę dokładnie, o co mi chodziło z tym, że właśnie, że z jednej strony mam taką ochotę bardzo wielką na coś, żeby w danym momencie zjeść, a z drugiej właśnie tak jakby tak nie. Tak nie czuję tak naprawdę nawet głodu. I mówicie mi, że chudnę w oczach. Dziękuję bardzo, bo z takimi komentarzami na live się spotkałam. Ale tak naprawdę sami byście chudli, jakbyście byli na papkach. No co tu dużo ukrywać. No jestem na papkach i siłą rzeczy chudnę. Później będzie to ode mnie zależało tak naprawdę, jak to będzie dalej szło, czy będę dalej chudła, czy jak wprowadzę posiłki stałe, a to już niebawem, czy będę wszystko tolerować, czy mój organizm będzie kapryśny. Na razie jest wszystko dobrze, na razie wszystko się goi jak na psie, jak ja to mówię. Bo nawet rany, gdzie na przykład po ostatniej operacji pęcherzyka żółciowego jedna rana mi się bardzo sączyła, bardzo mi podchodziła takim, wiecie, no takim brzydkim, taką ropą i tak dalej. I nawet musiałam ją okładać Rivanolem, żeby trochę przysuszać tą ranę. Natomiast teraz, no dzięki Bogu wszystko jest ok, może dlatego, że te rany są po prostu trochę wyżej, są tam, gdzie macie żołądek i mają dopływ powietrza, nie są tak, wiecie, przez moje fałdy skórne też przyduszone, że mogą sobie spokojnie się zabliźnić i mogą spokojnie się. Chcesz sobie tego owoca wziąć? Weź sobie te owoce, nalej. Nie. Dlaczego? Bo mam cynamon. Aha, cynamon. Mi się jednak wziął tą kaszę manną. Trzeba zjeść. No. A ja już Wam powiem, dlaczego ja tą kaszę mannę spaliłam. Bo ja poszłam prasować tą bluzkę. I ja ją tutaj włączyłam po prostu, żeby to mleko się gotowało z tą kaszą. A nie pomyślałam o tym, że trzeba tutaj... Tak, że trzeba tu... Że trzeba tutaj stać i po prostu tego pilnować. Myślałam, że to będzie na zasadzie tak jak płatki, że po prostu kasza się, że mleko się zagotuje z płatkami i to się chwilę pogotuje i koniec. A tutaj jednak okazuje się, że skiepściłam, ale już na przyszłość będę mądrzejsza, żeby jednak nie odchodzić. No i troszeczkę mi zajęło. Jeszcze się nauczy gotować dobrze. Misiu, przestań. Kaszę mannę. I wiecie, poszłam po prostu prasować tą bluzkę, bo jak ja zobaczyłam w lustrze, jak ona wygląda, to mówię, nie, ja tak nie wychodzę. Co jak co, wiecie, zawsze normalność i nieprzesadne przebieranki ja tutaj na moim profilu jakby popieram, tak? I tutaj obnoszę się z tą naturalnością, że nawet występuję tutaj dla Was bez makijażu, bez niczego czasami. Znaczy w ubraniach, ale bez makijażu. To w tym wypadku nie. To po prostu, wiecie, to jest takie... I tak mam wrażenie, że nie za dobrze ją wyprasowałam. No ale... Jest okej. Okay. Wiecie, ja też nie jestem przyzwyczajona do prasowania, bo my w Anglii nie mieliśmy żelazka.
Ja miałam po prostu, ja miałam jakby system wieszania ubrań, żeby nie trzeba było prasować ich, opanowany do perfekcji, mam wrażenie. I nie musieliśmy tego prasować rzeczywiście, tych ubrań. I daliśmy sobie radę 6 lat bez żelazka. I tak naprawdę ja nie lubię bardzo prasować, w ogóle mi to żelazko, w ogóle żelazko jakiekolwiek śmierdzi, w ogóle nie, ja nie lubię tego zapachu prasowania, w ogóle mam wrażenie, że później te rzeczy uprasowane nie pachną aż tak fresh jak na przykład po wyciągnięciu z pralki i bez prasowania, nie, a moja mama ma tendencję, że ona po prostu prasuje wszystko. Ręczniczki, ściereczki kuchenne i to później śmierdzi po prostu takim żelazkiem. Te, jak to się nazywa, poszewki, wszystko, ona wszystko po prostu prasuje. Ja z tym troszeczkę walczę, ale wiecie, no nie zrobię już nic tak naprawdę. Nie wywalczę za dużo. I odpuszczam, bo nie ma sensu. Dopiero jak będę sama, wiecie, ale i tak Mirek ma na przykład też porównanie, jak ja mu robocze spodnie ubrałam. Teraz już wiem, co masz, mam ci kupić na gwiazdkę. Nie żelazko. Żelazko. Nie żelazko. I Mirek właśnie ostatnio nawet miał porównanie, jak ja mu uprałam spodnie w pralce, a jak wcześniej, znaczy jak zawsze ma prane, jak na przykład, nie wiem... A, nieważne. Za dużo powiem znowu. Co? A nie, no bo to brudne jest, były brudne od farby też. Ale takie... nie, chodzi mi o zapach. Że jak ja ci uprałam, to od razu ładniej pachniały, a nie wiesz. Tak, bo ty ja masz tendencję do nie przelewam. Nie, prze... nie. Ja nie. Tego, jak dla mnie, to jest trochę przelane. Nie. A mama, uwierz mi. Na krople daje. Uwierz mi. 3 krople na pranie. Uwierz mi, że ja daję nakrętkę. Tak jak powinno być. Na przykład płynu do płukania. To nie było przelane nic. No. Ale ja mówię o takich moich odczuciach. Bo jak biorę tą twoją, po twoim praniu rzecz, tak? To ona wręcz emituje. Jakby zgasić światło, to by ten świeciła tym zapachem. To nie? No ja tak lubię. Ja lubię ładnie pachnące. No to czuć, że było prane. Tak. Ale nie czuć. Nie ma tego zapachu. On bardzo szybko się ulatnia. Tak, bo no nie wiem dlaczego to tak jest, ale no tak to właśnie wygląda. No dobrze, moi drodzy, już wam nie ględzę, mniej więcej wam objaśniłam na bieżąco to, co mi w duszy grało. No i co, niedobre? Nie. Ale zjadłeś, misiu. Jestem z ciebie dumna. I tak. I koniec. I będziemy się łączyć później. Ja już czekam na pociąg, jednak wiecie co, miałam taką katanę na siebie założyć zamiast kurtki, bo nie wiedziałam jak będzie, ale jest bardzo ładne słońce, taką wiecie marynarkową, a la marynarka, ale taką dłuższą, taką elegantszą bardziej, no ale mi to niepotrzebne. Już czekam na pociąg, jeszcze mam chwilę, parę minut, to mówię, odezwę się. Piękne słoneczko świeci od rana, naprawdę 8 rano i jest naprawdę pięknie. Ja na 10 jadę do Łodzi, ale przeważnie tak ze 2 godziny wcześniej wyjeżdżam, bo wiecie, pociągi tutaj, żeby mi podpasowały i tak dalej, to też... No czasami, wiecie, jak jest raz na godzinę pociąg czy jakiś autobus, to po prostu trzeba nawet wcześniej z zapasem wielkim wyjść. Mam nadzieję, że zdążę, bo planowo będę w 9:30, a na 10:10 mam wizytę. Powinnam zdążyć, bo jak szłam do szpitala właśnie z pociągu na izbę przyjęć, to...
No to wyrobiłam się, nawet wcześniej zaszłam niż planowałam. Planowałam być na 7 wtedy, a byłam na za 15. Jeszcze byłam wodę sobie kupić w sklepie osiedlowym, także no jadę do Łodzi, jestem zwarta, gotowa i cieszę się, że będę lżejsza o te szwy, które mam na brzuchu. Właśnie. Troszeczkę miałam piera, bo pociąg był opóźniony o 15 minut, ale po prostu na tych stacjach, na których miał takie dłuższe przestoje, stał po prostu krócej. Jestem o czasie. Także jestem o czasie planowym przyjazdu mojego pociągu właśnie w to miejsce. Także cieszę się i idę już.